Witamy Państwa w Potrójnym Espresso. Wczoraj połączone komisje senackie obradowały nad zmianami w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Ustawę przyjął wcześniej polski Sejm, gdyby nie to, że w tych posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele, no na przykład Blix Aliu, ambasador, pełniący obowiązki ambasadora Stanów Zjednoczonych, Cherry Daniel z Departamentu Stanów Zjednoczonych, która jest specjalnym wysłannikiem do spraw Holokaustu, Tan Ben Ari Yalon, chargé d'affaires ambasady Izraela, Halina Birnbaum, ocalała z Holokaustu, Cameron Tanau, ambasada Związku Australijskiego, drugi sekretarz ambasady, Emma Baines, ambasada Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej i tak dalej, i tak dalej. Panowie senatorowie, którzy są naszymi gośćmi dzisiaj. Witamy bardzo serdecznie Jerzego Wcisłę, senatora Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panu. Witamy senatora Krzysztofa Mroza, Prawo i Sprawiedliwość. I Wojciecha Koniecznego z Nowej Lewicy. Dzień dobry panie senatorze. Witam panie redaktorze, dzień dobry. No to pan senator Jerzy Wcisła, bo zaproszenie, jak pisał Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało powiadomione w poniedziałek o tego rodzaju posiedzeniu, przekazało informacje dotyczące no, wytycznych polskiej polityki zagranicznej i poprosiło, by przedstawiciel MSZ-u był obecny na sali Senatu. No jakoś nie udało się marszałkowi Grodzkiemu przedstawiciela polskiego rządu zaprosić, przynajmniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To pan Jerzy Wcisło, w ilu ustawach brał, w negocjacjach ilu ustaw brał pan udział w krajach poza Polską? Ja nie pracuję ani w komisji unijnej, ani spraw zagranicznych, więc siłą rzeczy w niewielu komisjach. Nie brał pan, nie, jasne. A dlaczego Polacy, a dlaczego przedstawiciele Izraela, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii brali udział w dyskusji na polskie tematy? Jak pan to wyjaśnia? Myślę, że niczemu to nie przeszkadza, jeżeli ustawa jest konsultowana z wieloma środowiskami, a wiemy dobrze, że ta ustawa w bardzo istotny sposób dotyka kogo, reguluje sprawy, które dotyczą przedwojennych obywateli Polski, którzy dzisiaj są obywatelami innych krajów. A jest pan w stanie przedstawić listę krajów, z którymi powinniśmy konsultować nasze własne ustawy? Bo już wiemy, że Izrael, Kanada, Związek Australijski, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Coś jeszcze? Burkina Faso? Może Pakistan? Panie redaktorze, ja nie wiem, w czym pan widzi zagrożenie, że ustawa jest konsultowana. Ja widzę problem z tym, że pan nie widzi problemu. Ja jestem tylko dziennikarzem, pan jest moim przedstawicielem w Senacie również. Mandat senatora jest taki, że nie tylko swoich wyborców, ale wszystkich. I jako polski wyborca pytam pana, jak to się stało, że pan i pana grupa polityczna dopuściła przedstawicieli obcych państw do dyskusji pomiędzy polskimi przedstawicielami? Ale ja panu próbuję odpowiedzieć. Pan próbuje przez cały czas mi przeszkadzać. Proszę. Ustawa, która dotyczy byłych obywateli Polski, którzy dzisiaj są obywatelami innych krajów w bardzo znaczącym stopniu, ma prawo być konsultowana przez przedstawicieli tych państw, w których ci Polacy mieszkają. Nie widzę w tym żadnego zagrożenia. To jest etap konsultacji, a decyzję będzie podejmował polski parlament. Jeżeli pan widzi w tym jakieś zagrożenie, to proszę wyjaśnić jakie. Ja w tym żadnego zagrożenia nie widzę, a wręcz korzyść w tym, że polscy senatorowie będą znali opinię innych krajów czy tych obywateli, którzy dzisiaj są poza Polską. Szanowny panie czcigodny senatorze, widzę w tym zagrożenie dla polskiej suwerenności oddawane w imię walki politycznej z rządzącą partią. Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy. Pan się zgadza z którymi argumentami? Czy nie, że nie ma żadnego problemu i skoro ci obywatele, którzy stracili mienie w Polsce jako obywatele polscy i też innych krajów, teraz mieszkają w innych krajach, to proszę bardzo, żeby inne kraje z nami tutaj dyskutowały na zasadzie uczestnika dyskusji. Czy to jest jednak naruszenie polskiej suwerenności? Panie redaktorze, ja jestem, Nowa Lewica to jest nazwa partii. Ja jestem senatorem Polskiej Partii Socjalistycznej i należę do klubu parlamentarnego Lewicy. I stąd wywodzi się pewna właśnie uwaga dotycząca całej tej sytuacji.
My w Polskiej Partii Socjalistycznej mamy bardzo długą tradycję. Ta polityka historyczna, sprawy, które dotyczyły polskich obywateli 80 lat temu, 50 lat temu, 30 lat temu, są dla nas istotne i mamy tutaj swoje zdanie. Odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej 17 lipca, podczas którego będziemy przyglądać się poprawkom, które są dokonywane w Senacie. Myśli pan, lewica... tak, jeżeli zahaczamy o historię, to założyciel PPS-u Józef Piłsudski byłby zadowolony z stanowiska Jerzego Wcisły? Panie redaktorze, zbyt trudne zadanie przede mną pan stawia. Oczywiście wiem, jakie było stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec oddawania mienia tuż po I wojnie światowej. Znam tą jego wypowiedź. Natomiast to były zupełnie inne sytuacje. Nie mieliśmy do czynienia z Holokaustem, nie mieliśmy do czynienia z dekretem Bieruta. No po prostu to była inna historia. Nie ma co tego mieszać, aczkolwiek niewątpliwie u nas pewna ciągłość tradycyjna istnieje. Panie redaktorze, co do tak konkretnie pana pytania. No Lewica w Sejmie zagłosowała za tą ustawą, więc tutaj też będziemy to omawiać na prezydium klubu zapewne sprawę, jak głosować wobec tych poprawek, które będą. Ja powiem tak, dla mnie bardziej karygodne były te puszczane w eter opinie polityków izraelskich głównie, takie jednoznaczne i takie karcące. Samo przyjście i przedstawienie argumentacji podczas prac parlamentarnych nie uważam za jakiś wielki nietakt. No po prostu są zaniepokojeni, przychodzą, przedstawiają swoje stanowisko. Mam nadzieję, że polscy przedstawiciele, ambasadorowie i inne osoby w innych krajach, nie wiem, no, w Rosji dotyczy polskiej mniejszości, czy w innych krajach też bronią w ten sposób, że przychodzą do parlamentów, są zapraszani, rozmawiają. No to jest pewna akcja dyplomatyczna, którą się prowadzi. Ale prowadzi się zgodnie z i przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Tak. Senat jeszcze nie jest osobnym państwem i nie jest osobnym oddziałem, który ma uprawnienia do prowadzenia polityki zagranicznej. Nie zaprzeczam. Powinien przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również uczestniczyć w tych obradach. Jeśli nie uczestniczył, to nie wiem dlaczego. Powinien uczestniczyć. Bo nie został zaproszony. No, panie redaktorze, to też tak nie jest do końca, ponieważ przedstawiciele rządu mogą przyjść, mogą zasygnalizować potrzebę przyjścia i są wtedy zawsze przyjmowani w Senacie i są wysłuchiwani. To tutaj i podczas posiedzeń plenarnych, i podczas komisji rząd jest reprezentowany jak tylko chce, także no to tutaj może po dwóch stronach nie było jakiegoś dogadania. Nie będę. Dobrze, poprosimy teraz o opinię w tej sprawie senatora Krzysztofa Mroza, Prawo i Sprawiedliwość. Przysłuchiwał się pan temu wysłuchaniu publicznemu? Jakie wrażenia? No takie wrażenie pierwsze, to mieliśmy chyba pierwszy taki przypadek od 6 lat, kiedy przedstawiciele obcych państw przyszli do Senatu, no i lobbowali za konkretnymi rozwiązaniami prawnymi. Oczywiście zdarza się tak, że przedstawiciele krajów, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, zabiegają, no ale to wszystko się odbywa nie w parlamencie, wbrew pozorom, tylko na linii ambasada Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast sytuacja, w której nie przedstawiciele, po prostu ambasadorowie, przedstawiciele. No pani amerykańska, specjalny wysłannik do spraw Holokaustu Departamentu Stanu. I próbują no tak, że tak powiem, wpływać na decyzje senatorów. To jest sytuacja, w której do tej pory, ja mogę mówić o 6 latach, bo odtąd jestem senatorem, myśmy takiego przypadku nie mieli. Pamiętajmy, że my mówimy nie o ustawie reprywatyzacyjnej, tylko mówimy o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy ładu prawnego obecnie obowiązującego w Polsce. Natomiast nie dotyczy przecież rzeczy czy spraw sprzed, nie wiem, 70-80 lat. My tam wprowadzamy zasadę, a mianowicie, że po 30 latach decyzje administracyjne, także reprywatyzacyjne, znaczy reprywatyzacyjne w tym sensie żądanie zwrotu
tego mienia przedwojennego po prostu nie są, czy nie będą mogły być wznawiane. Tak jak po 30 latach w kodeksie też obowiązuje zasada, że jeżeli ktoś zajął czyjeś mienie, ma prawo do tak zwanego zasiedzenia. I my tą zasadę wprowadzamy także do roszczeń sprzed 50, 70, 80 lat, aby ci obecni właściciele, samorządy, czy właściciele w Warszawie kamienic, którzy dostali te mieszkania po wojnie, no mogli czuć się bezpieczni. Natomiast nie może być na takiej zasadzie, że przychodzi jakiś hochsztapler i wyrzuca właścicieli, którzy tam mieszkają 50, 70, 80 lat, dlatego że jakaś spółka się reaktywuje w Argentynie czy w Stanach Zjednoczonych i ona dochodzi roszczeń w Polsce. Czy zgadza się pan z oskarżeniem wobec marszałka Grodzkiego i tej ekipy, która w tej chwili rządzi Senatem, że jest to wykorzystywanie przedstawicieli innych krajów do wewnętrznej polskiej walki politycznej? To jest przede wszystkim wykorzystywanie Senatu, bo pamiętajmy, że troszeczkę inaczej się Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska zachowała w Sejmie. Tam nie budziło to żadnych kontrowersji. Natomiast w Senacie po kilku dniach Platforma zmieniła front pod wodzą pana marszałka Grodzkiego. No i tutaj zaczyna się jakieś ten grillowanie tej ustawy. Zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania. My jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej jako Obóz Zjednoczonej Prawicy, zdeterminowani, aby tą ustawę bardzo krótką, bo to jest kilku artykułową, w wersji przedstawionej przez Sejm uchwalić i mam nadzieję, jak najszybciej pan prezydent Andrzej Duda tą ustawę podpisze. Zobaczymy w takim razie. Senator Jerzy Wcisło, to są poważne sprawy, bo znowu w polski system władzy, w polski system dyskusji wplatani są przedstawiciele obcych państw. Ja widzę jeden podstawowy problem, bo chodzi tutaj o mienie bezspadkowe tak zwane. Przecież komu, jakie państwo jest dziedzicem mienia bezspadkowego w przypadku bezpotomnej śmierci właściciela? Przede wszystkim chodzi o to, by obywatele mieli zaufanie do państwa. Jeżeli istnieje pewne rozwiązanie prawne i bez... Ale ja zadałem proste pytanie. Według prawa, jakie państwo, co się dzieje z mieniem po bezpotomnej śmierci właściciela? Proste pytanie prawne. No najczęściej przyjmuje to skarb państwa. Gmina, państwo, jakiś organ, no także i gmina przyjmuje. Gmina przyjmuje. Ale to no naprawdę tak bywa. Gmina przyjmuje? Serio pan, to jaka gmina? Przepraszam bardzo. Czy jeżeli pan jest pewnie katolikiem, jeżeli odejdzie pan bezpotomnie, to co? Lokalna parafia przejmie pana mienie? Ale ja już odpowiedziałem na to pytanie, tylko to nie ma wiele wspólnego z tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o zmianie prawa, które ma nastąpić praktycznie natychmiast i ono wywołuje pewne dyskusje. Dyskusje nie tylko wśród Polaków mieszkających w Polsce, ale wśród tych, którzy byli obywatelami Polski i dzisiaj mieszkają w innych krajach. Taki Jair Lapid na przykład się odezwał. Ja nie wiem, proszę powiedzieć, jaki związek z Polską ma Jair Lapid, minister spraw zagranicznych Izraela, który na Twitterze protestował przeciwko temu prawu, używając zresztą oskarżeń o Holokaust, o antysemityzm i tym podobnych standardowych zwrotów izraelskiego polityka wobec Polski. Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że pan próbuje każdą moją wypowiedź już po pierwszym przecinku przerwać. Więc nie wiem, jaki jest tego cel. Czy ja mam się wypowiadać, czy mam się nie wypowiadać, czy mówić tylko wykrzyknikami, albo kciukiem pokazywać tak, czy tak. Uważam, że jesteśmy w trakcie procedowania. Posiedzenie komisji było posiedzeniem, gdzie zbieraliśmy opinie, nie podejmowaliśmy żadnej decyzji. Jeżeli panowie sugerujecie, łącznie z panem senatorem Krzysztofem Mrozem, że to jest jakaś sugestia, wpływ na decyzję Senatu, to za chwilę okaże się, że polski senator nie ma prawa nawet poza Senatem się spotykać z jakimkolwiek przedstawicielem Polaków mieszkających w innych krajach, bo będzie to odbierane jako wpływ tego kraju. Trochę radziłbym jednak takiej normalności. Były konsultacje, będzie tryb podejmowania decyzji i te decyzje każdy senator w swoim sumieniu podejmie.
A jeżeli będzie miał większą wiedzę, to tym lepiej dla decyzji. Ja także mam wątpliwości, czy ta ustawa w takiej formie powinna być przyjęta, ale mam też wątpliwości co do tego, nie mam wątpliwości, że czas najwyższy, by zacząć rozmawiać o załatwieniu spraw reprywatyzacyjnych. Wydaje mi się, że podzielam pogląd rzecznika, że chyba nie w tej formie, że powinno być większe vacatio legis, że powinno bardziej to dotyczyć spraw przyszłości, że te sprawy, które są rozpoczęte, powinny być kontynuowane. Ale to są moje wątpliwości na dzisiaj. Jak będę głosował, to jeszcze sam dokładnie nie wiem. I też z uwagą słuchałem tych Polaków, którzy poza granicami mieszkają i mają do państwa polskiego pewne pretensje, że nie stosuje zmian w prawie takich, które budzą zaufanie do państwa polskiego i do państwa prawa. Szukam na tej liście, którą przedstawił minister Szynkowski-Welsenk, Polaków. Michael Schudrich, Blix Aliu, Benjamin Coburn, Tal Bel Ari Yalon, Cameron Tantau, Emina Banks. Takie nazwiska nosili Polacy też przed wojną. Pan manipuluje po prostu. Zaprosiliście państwo do Senatu przedstawicieli obcych ambasad, a pan teraz mówi, że to są Polacy. No, szanowny panie. Senator Wojciech Konieczny, Nowa Lewica, PSL. Tam to byli reprezentanci Polaków, którzy mieszkają poza Polską? Ja słyszałem Polaków, nie znam ich nazwisk, Był tłumacz, proszę pana, na posiedzeniu komisji Polaków, na którzy mówili po polsku, którzy mieszkali w Polsce przed wojną. Wojciech Konieczny. Proszę słuchać, są nagrania z tego. Ta lista zaproszonych gości do Senatu przedstawia rzeczywiście Polaków, tak jak to opisał senator Wcisła? Panie redaktorze, pan redaktor znowu mnie zapisał do Nowej Lewicy, a nawet do PSL-u. Powiedziałem PPS, przepraszam. Chciałem powiedzieć PPS. Aha, rozumiem. No, warto pamiętać, najstarsza partia w Polsce, dość zasłużona. Oczywiście ma pan prawo do takich pomyłek, ale ja na nie zawsze będę zwracał uwagę. Panie redaktorze, stanowisko Lewicy jest następujące. Oczywiście są jeszcze ludzie, którzy są poszkodowani wskutek rozwiązań prawnych, które następowały tuż po wojnie, ewentualnie tego, co się stało w czasie wojny. Ale nasze stanowisko jest takie, że krzywd tych ludzi nie można załatwiać poprzez krzywdy innych ludzi, czyli ludzi, którzy obecnie mogą ucierpieć na tych rozwiązaniach, które są czasami wprowadzane w wyniku tych wszystkich zdarzeń, które były z tymi handlami kamienic i tak dalej, z tym odzyskiwaniem. My jesteśmy temu przeciwni. Jesteśmy za tym, żeby to rozwiązać. Dlatego ogólnie popieramy tą nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Natomiast to nie jest tak, że nie ma prawa Senat przysiąść, zastanowić się, wprowadzić jakąś poprawkę, jeżeli będzie taka decyzja większości. Wraca sprawa do Sejmu, Sejm jeszcze raz decyduje. Bardzo wiele razy tak się zdarza, że znajdujemy argumenty i prawne, merytoryczne, inne w tych ustawach, które są takie, że trzeba je zmienić. No tutaj wiadomo, do czego sprawa prowadzi. Głównie chodzi o to, żeby sprawy, które są w toku, mogły być dokończone, ponieważ teraz ta ustawa je zakańcza jakby nagle, natychmiastowo. Oraz tego, jak daleko to ma sięgać, czy 30 lat, czy więcej i tak dalej. Pewnie to będą główne te poprawki, chociaż ja jeszcze ich treści nie znam, bo nie jestem członkiem tych komisji, no ale zapoznam się z nimi na pewno przed zebraniem Senatu, przed posiedzeniem i będziemy dyskutować, tak jak wcześniej mówiłem. Czy ja się jakoś może niepotrzebnie bulwersuję, senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość, bo to przecież normalne, że przedstawiciele obcych ambasad, jak powiedział pan senator Wcisła, Polaków mieszkających za granicą, przychodzą do polskiego Senatu i pouczają sobie polskich senatorów. W sumie nic takiego oryginalnego. Mikołaj Repnin swego czasu też tutaj organizował różne działania polityczne w Polsce, no i to skończyło się tylko z rozbiorami. No, co za problem. Ale panie redaktorze, ja zaprotestuję w imieniu pana senatora Wcisła. Nic takiego nie mówił, a ja naprawdę będąc nieco z boku całej tej dyskusji, no proszę takich porównań nie używać. No to, że przyszedł przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, to nie jest to samo, co czasy zaborów i jesteśmy... To no, pana opinia i ma pan do niej prawo. Senator Mróz. No tutaj jeszcze raz mogę powtórzyć. Byliśmy świadkami wczoraj sytuacji
niespotykanej w polskim parlamencie, że przedstawiciele obcych ambasad no wprost przyszli do parlamentu, przedstawili swoje stanowisko lobbujące za określonymi rozwiązaniami prawnymi, czy bardziej przeciwko określonym rozwiązaniom prawnym. Czy konsultacje między rządami a ambasadami są? Tak, oczywiście są nasi ambasadorowie, coś gdzieś tam lobbują, no ale nie chodzą po parlamentach, nie mówią jak kongresmeni w Stanach Zjednoczonych mają głosować. Natomiast no, to się załatwia w Departamencie Stanu. Wiem, że takie konsultacje amerykańskie z polskim MSZ-em były i to jest jakby normalna procedura. Natomiast no, przychodzenie do parlamentu przedstawicieli różnych państw, no to jest jednak sytuacja niespotykana. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, do tego pytania jeszcze, do którego pan redaktor zwrócił. Jeżeli ktoś nie ma spadkobierców, to te mienie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w Polsce, ale także rozwiązaniami standardowymi, przechodzi na jako mienie na rzecz Skarbu Państwa. I to jest standard w bardzo, bardzo wielu krajach. Natomiast strona izraelska próbuje wymusić na stronie polskiej, aby te mienie, gdzie spadkobiercy po prostu zginęli, było przekazane, czy jakaś forma rekompensaty za te mienie, czy nawet mienie wprost, było przekazane międzynarodowym organizacjom żydowskim. No, izraelska prasa, przepraszam, że wejdę Polski. Słowo, cytuję tutaj rabina Szudricha z tytułem Nie kradnij, siódme nie kradnij. Tak powiedział z polskiemu senatowi Michał Szudrich. Nie kradnij. No w Polsce nikt nikomu nic nie ukradł. Ja mówię jako państwo polskie, to myśmy raczej zostali okradzeni w wyniku działań II wojny światowej i odszkodowania za to jako takiego, czy reparacji wojennych nie dostaliśmy. Daliśmy w takim razie. Szkoda, że pan Michael Szudrich takie rzeczy mówi, bo no to tylko wzbudza pewne animozje i mam nadzieję, że to nie wywoła jakichś antysemickich w Polsce zachowań, bo tego byśmy nie chcieli. No ale z drugiej strony wiadomo, no, tak, co Michael Szudrich powie i po co go zapraszać. Mówić, tak? Natomiast dlaczego robi to Izrael? No Izrael to robi, bo z tego co wiem, taka metoda zaskutkowała na Węgrzech i tam Węgrzy ugięli się pod presją strony izraelskiej czy amerykańsko-izraelskiej i oni faktycznie zatemnienie bezspadkowe jakimś organizacjom międzynarodowym żydowskim przekazali określone kwoty. Wiedząc o tym, no, można się zastanowić. Nie zgodzi, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Tutaj myśmy nikomu nic nie zabrali, żadnego mienia żydowskiego nie zabrali. Jeżeli strona izraelska ma jakieś pretensje, to powinna je dochodzić w Niemczech. A poza tym warto powiedzieć, że ci, którzy mają jakikolwiek tytuł do dochodzenia jakichkolwiek praw majątkowych w Polsce, mogą i powinni to robić za pośrednictwem standardowej sądowej procedury. O tym mówią polskie władze. Ale właśnie w tym przypadku procedura jest bardzo jasna w kodeksie cywilnym. Oczywiście, jeżeli panowie, jesteśmy po czasie. Nie ma spadkobierców, to mienie niezależnie bardzo, czy są Żydzi, czy to są Polacy, czy to są Ukraińcy, czy Ormianie, Niemcy, wszyscy. Panowie, kończymy tą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Potrójne Espresso w składzie Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość oraz Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna i Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my, proszę państwa, już za moment porozmawiamy z Maciejem Świrskim z Reduty Dobrego Imienia.